Słuchajcie, po SS-ie Cipsoft prowadził jakąś łatkę do TB, 20 MB więcej jest TB, nie wiadomo, co są za zmiany. Doszły słuchy z czatu podczas streama, że z SDK-u można więcej atakować. Idziemy to sprawdzić, aż przerwałem aż hunta. Będziemy zobaczyć. Średnia obrażeń wynosi na tym levelu, na tym M levelu wynosi od 337 do 450, czyli jak od czy jak walniemy więcej jak 450, to jest to broken. Zobaczymy zaraz. Lubi tą galę, skoro jest pierwszy raz. No, lubi ogólnie galę. Lubi ogólnie galę na gołe pięści. Tam wotory oglądaliśmy razem. Co tam jeszcze? Jak się nazywało to drugie na gołe pięści? No. Gromda. Wiem, zaraz będzie jakiś głupi komentarz a propos mojego przejęzyczenia. Na pewno. Gromda i Wotory. Fajnie się to oglądało. Teraz ten Genesis chyba, nie? Od KSW. Nie wszystkie lubią gałę, tak. Oj, tak. Wiedziałem, no. Wiecie, co mnie najbardziej też denerwuje na tych test serwach? Że na przykład, no, jest test serwer, ale ta funkcja nie jest dostępna na test serwerze, ale tak będzie. To po co ten test serwer? Druga sprawa też... O kurwa, Friko leży. Jestem spoko, kurwa. Nie wiem, że się robi. No kurwa, chujowo. No, wszystko się przerzuciło. No, uwaga. Stoję. Ja pierdolę. Czakujcie to. Jezu, co się dzieje? Patrzcie Frika. Jak on no chyba no, nieśmiertelny. Ten system działa, nie? No. Przecież Kapi tak samo miał, jak się wtedy wyjebał net. Ale mi się nie wyjebał net, mi po prostu wyskoczył kurwa Tibia brak odpowiedzi. No ale no to samo to net. Dobra, lecz Frika. Ale dziwne. Ale no dobra, no do działa ten system, jakby... Widzicie, no ten antylag teraz zadziałał, tak? I tutaj też, stop. Stop czekamy. Może ta komenda stop czekamy nie jest taka zła, co? Few moments later. Dobra, wbijamy i każdy czeka przy TP-ku. Pozok, o, widzicie? Tutaj już dobrze się stało. Mówiłem stop, czekamy, ktoś wlazł i padł. No nie, no, niedobrze, że zginął, no ale widzisz, no, mówiłem, żeby czekać, po coś właził. Boost, no a zaraz ten odpalimy boosta. No to nie wchodzą właśnie. Dobra. Uwaga, Kapi. Kurwa, padłem! Kapi leży. Ja pierdolę, no nie wierzę. Co robimy? Gdzie idziemy? Tu w teleport, bo to jest na wyjście mi się wydaje. No, dawaj. Co mi wyjaśni, tak, no. Akurat odpaliłem boosta sekundę wcześniej. Kurwa, te rachury po 1000 jak wchodzą, kapitasz. Coś pięknie. Ej, siema, witam, cześć. Normalnie. Twoja dominando to pewnie lubi te rachury, co? A jakie wjeżdżam to. O Boże. Ona Kapi, kurwa. Ej, na... 8. Tam Kapi, znowu to wygląda jak Team Hunt. 2 minuty i padłeś. Szachmat. O, ty kurwa, drewniany Pinokio wystrugany przez Geppetta, ty. Ty, Geppetto. Ty, ale teraz dałeś. Dobra, zmieniamy repeka. Ona, no nic, kupuj Blec i wracaj. Juri, akceptuję twoją propozycję. Akceptuję swoją propozycję. Tak. Kupuj Blec i wracaj, no nic. No i co? Za ile wrócisz? Fajnie. No zaraz będę. Jaki za te ceki, bo nie będę czekać. Taki miluś, a tutaj Kapi, zrób jakiegoś team hunta, bo nie mam z kim expić. Tak. Ja to wszystko opublikuję kiedyś. Wszystko. Przecież ja to nigdy tak ci nie pisałem. Kapi, dawajcie, no zostawcie, ja już będę grał lepiej. Ja już będę grzeczny, Już obiecuję, że nie wbiegnę w ciebie z ośmioma i nie będę uciekał i potrafię przy te pekach. 8 to nigdy potworów nie miałem na sobie. Chłopie, mogę ci wysłać screena, jak mam 9 potworów na sobie. No to 8 nie jest 8, to nie jest 8. 8 plus... Aha, no masz rację, no właśnie, to nie jest 8. Więc proszę tu nie zmyślać. Tam jest coś takiego, widzowie, jest taki mechanizm, że jak te potwory cię atakuje, to zostawiają takie plamy. Jak się wchodzi w te plamy, to każdy w pobliżu dostaje obrażenia. No ale on nie wszedł w plamy, bo te plamy są naokoło mnie tylko. Czyli tam, gdzie stoją potworki. Dobra, ale... Rozrzucają ich na bok.
No jak jesteś w tym przyklacie, to nie dostajesz chaina? Kurwa, leży. Padłem! Kapi leży. Kurwa mocno! Dobra, panie. Czekajcie, czekajcie, jaka decyzja, co teraz? Czekajcie, o kurwa! Co teraz? Czekajcie, o kurwa! Do wyjścia biegniemy, gdzie? W prawo, tak? No trzy fantomy były, no. Z tyłu. Nie chcę ty tego wibranta. Kurwa mać! Nie chcę ty tego wibranta. Kurwa mać! Ja pierdolę. Padłem prawie. Patrzyłem się na czat i wszedłem w te chainy. Żeby się nauczył szybciej. Nie no, ale pochwała słowna to jest coś, czego ludzie przeważnie nie używają, stary. Tak, to racja, no. No. Czemu używają? To jest dziś po prostu, wiesz, z jednego względu. Że po prostu ludzie tak tego nie myślą o tym, żeby kogoś pochwalić, bo to może przynieść jakiś tam fajny efekt czy coś. Bo będzie ucięty. Uzależniony tak. Jesteś, mówię ci. Nie, z grzeczności nie zaprzeczy, no. Poniekąd wszyscy chyba TB-czycy ci to tak są na wyższych levelach. No słuchajcie, no każdy codziennie wycina swoje 3 godziny z dnia, żeby iść na hunta. I wszystko przekłada, idzie na tego hunta. Zobaczcie, że teamy są zawsze o tych samych godzinach. To jest uzależnienie, no. Nie można powiedzieć, że nie. Tak jakbyś się z kolegą nawiązał. To nie jest uzależnienie, tylko jest dobra organizacja czasu. O kurwa! O Jezu, kapel. Co jest? Tylko leży? Dobra, no leży. Za szybko. Ja też prawie. Kurwa, Maciej. Gdzie się wychodzi? Spokojnie, nie raszujmy tak. Spokojnie. Tu się wychodzi, spokojnie. Prawo wyjdzie. Ale nie wiem co się stało. Ja się też nie wiem co się stało. Mi się wydaje, że ja byłem za daleko, ale. Dawaj, jest dobrze, no. Dawaj. Wywaliło mnie na dół. Dobra. Leży. Zajebiście, dziękuję bardzo. Pozdrawiam do more. Pięknie. Do widzenia, do następnego. Słuchaj, co ci spadło? Spadło ci coś? Co? Nic, jakieś unalizę. Lepiej niż. Czekaj, w sumie coś mi spadło. Poczekaj, pójdę tam. Ale na szaro, czyli nic dobrego, chyba. Nie, klastery tylko i czarmy. Nie, nic mi nie spadło. Nie padniesz na UEK? Zapraszam na szoty. 5 szotów chyba wcześniej. Dobra, dzięki Połpołek. Do następnego. No, dzięki bardzo. I trzymaj się, no hej. Blesy dostaliśmy. Nawet Dream Meter też był. Kiedyś Dream Meter był po 900k. Bardzo szybko poszło, co? A party już. Friko, kurwa, serio? Serio? Serio to zrobiłeś? Ja pierdolę, Friko, nie wierzę w to. Coś... Wykurwił się tutaj. No. Po chainach wszystkich. Po chainach się wywalił. To chyba... Ja pierdolę. Kurwa, z kim ja gram, co? Ja pierdolę. Uszczypnijcie mnie, nie? Serio. Ja też nie mogę teraz. Nie mogę w to uwierzyć, naprawdę. Nie. Ty, ale jak go to tak... Ja no mówię, nie biegajcie po tych chainach, nie? Jezus Maria. Kto to tu biega? Kata? Właśnie nie wiem o co chodzi. On tu... Żeby się nie wykurwił zaraz. To jest Ed, on mi chciał spodnie sprzedać. Wyjebie się zaraz na tych chainach, patrz. Wyjebie się na chainach. Mówiłem, patrz, kurwa. Patrz. Mówiłem. Co on zrobił? Nie wiem, co się dzieje. Ogólnie te wszystkie zmiany są bardzo w porządku. Mi się to podoba. Na przykład ten Joker
Do tego, że jak zapomniecie Daily Awarda, to macie jednego w miesiącu, gdzie można go zapomnieć. Tak, dla mnie to jest, no, spoko, ale podawać informację, że to jest update, to powinno tak być wprowadzone z dnia na dzień, a nie update jakiś. Taka gówniana informacja, to niewiele zmienia w samej grze, nie? Zadam ci idiotyczne pytanie, ale dasz mi TC na pak? Jestem na kwarantannie, nie mam możliwości, bo mnie zamknęli. Kiedyś cię spłacę. Czekaj chwilę, nie masz możliwości kupić paka, bo masz kwarantannę? Nie no. Ty paka na poczcie kupujesz, czy co? Co to za te? To naprawdę idiotyczne pytanie. No co ty? Nie. Trzeba było wpaść na cokolwiek innego, ale takie coś? Chłopie. Od dzisiaj próbujesz kogoś okłamać w internecie, czy co?